Mnóstwo emocji, adrenaliny i podziw kibiców. Tak można podsumować Bronsfoot MTB 2021. W imprezie wystartowało około 130 pasjonatów kolarstwa. To z pewnością cenna inicjatywa, szczególnie teraz w okresie jesiennym, kiedy o odporność należy zadbać w pierwszej kolejności. Każdy w tej chwili dba o zdrowie, dlatego chcemy, aby jak najwięcej naszych mieszkańców sportowo udzielało się i mogło aktywnie wypoczywać. Ja osobiście jestem na tego typu imprezie po raz pierwszy i jestem zachwycona frekwencją, jakością organizacji tej imprezy, nastrojami dzieciaczków i przede wszystkim trasą, która została tutaj wydzielona na te dzisiejsze zawody. Trasa dała się we znaki wszystkim uczestnikom, ale była piękna i zróżnicowana. Została przygotowana przez mistrzów Grzegorza Maleszkę i Mateusza Maleszkę. Przy jej planowaniu pomyślano zarówno o najmłodszych uczestnikach, jak i o tych nieco starszych. Trasa była zbudowana kilka tygodni temu przez nas, także wytyczyliśmy ją dosyć ciężka, jak dla dzieciaków, ale była to trasa w formule XC, troszeczkę zmodyfikowana pod dzieci. Był singiel, był przejazd przez kłody, także techniczne elementy były, wszystko to, co jest na XC, czyli to nie była dla każdego, ale dzieci miały możliwość przyjechać tutaj przed rozpoczęciem zawodów tydzień wcześniej, bądź kilka dni wcześniej robiliśmy objazd, także wszystkie dzieci miały możliwość obejrzenia trasy i sprawdzenia swoich sił. Kolarstwo górskie to sport angażujący wiele różnych partii mięśni. Dzięki temu MTB jest dyscypliną, która pomaga w utrzymaniu wysokiej sprawności fizycznej i dobrego stanu zdrowia. By pokonać trasę MTB, należało się odpowiednio przygotować podczas treningów, bo takie zawody to olbrzymi wysiłek. Jeździłem na rowerze, uczestniczyłem w zajęciach, przeglądałem trasy przed zawodami i tak wyglądały moje przygotowania. Tak, ja również obczaiłem trasę wcześniej, zanim tu przyjechałem i też trenowałem po prostu jeżdżąc na rowerze. Trenujemy na co dzień, bo mieszkamy tutaj blisko, także znamy bardzo dobrze tą trasę. Nawet 3 razy w tygodniu trenujemy, ale pierwszy raz dzisiaj w ogóle na tym odcinku 20-kilometrowym. Jeździłem tutaj kółka z przerwami. No i tyle. Jeździłem inną trasą trochę niż teraz. Jak te treningi wyglądały? To były jakieś regularne treningi? Nie, no tak rano wstawałem, tu jeździłem, przyjeżdżałem tutaj i tak było. Co pana motywuje, by wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu? Mnie? Rower. Zobaczę tę trasę, jak dam radę, czas. Zobaczymy. A co uczestnicy tej imprezy sportowej sądzą o takich inicjatywach? Czy faktycznie warto je organizować i brać w nich udział? To jest super sprawa, bo tych wyścigów jest coraz więcej, naprawdę jest ich dużo i cała rzecz polega na tym, żeby było ich jak najwięcej. To jest szczególnie dla młodych ludzi, bo my starsi to sobie zawsze znajdziemy zajęcie, natomiast dla tych młodych to jest super sprawa i gratuluję tutaj gminie Dywity, że zorganizowali taki, że organizują te MTB, bo to jest super impreza. Fajnie jest. Dlaczego jest fajnie? No bo można pojeździć, w sensie nie tylko po lesie, ale też tutaj. Jako totalny amator biorę udział tylko lokalnie w wyścigach, więc jest to frajda dla takich ludzi jak my, którzy normalnie w godzinach pracy no, musimy, że tak powiem, robić to, co do nas należy. A po godzinach pracy zabawa i w weekendy właśnie można przyjechać i z innymi sprawdzić się, ale naprawdę jako totalny amator. Bez spiny, bez mocnego ciśnięcia tutaj na pedały. Czysta zabawa. Co takiego fajnego jest w takich imprezach? No, że jeździ się na rowerze, można poszaleć trochę. No i można jeszcze jakieś tam zająć podium i coś tam zdobyć. W gminie Dywity są dobrzy organizatorzy, oni zawsze dobrze organizują, czy Warmia tamta dla rodzinna, czy ta dłuższa, czy ta. Tu jest zawsze dobra atmosfera, tu wszyscy się cieszą i wszyscy długo wspominamy. Słuchajcie, co was kręci w takich wyścigach? Adrenalina. Rywalizacja. A w ogóle podobają wam się takie wydarzenia? Co o nich sądzicie? Podobają mi się i sądzę, że dobra inicjatywa, aby młodzież uprawiała sport. Tak, mi też się bardzo podobają zawody, ponieważ można się spotykać z różnymi ludźmi, jest dużo znajomych twarzy i można właśnie uprawiać sport.
Bardzo fajnie, to fajnie jednoczy i młodzież, i starszych, że się chce wyjść, jeździć, przygotowuje się też tak jakby pod takie dystanse, bo to też tak nie każdy może wyjść z domu i od razu sobie wystartować, a troszeczkę pojeździć, żeby się przygotować do tego. Ale uważam, że inicjatywa jest bardzo fajna. No warto, bardzo warto, no bo a tym bardziej, że młodzież powinna być w takim wieku, ale też startujemy, ale tutaj chylę czoła dla młodych ludzi, bo to warto, no. Tym bardziej, że mamy warunki. Szczegółowe informacje na temat wyników Bronsfaut MTB 2021 znajdziecie Państwo na stronie facebookowej gminy Dowity.